Dzień dobry Państwu, witam w cyklicznym programie Historia odnowa telewizji Myśl Polska. Może nieregularnie, ale przy okazji jakichś ważnych rocznic się spotykamy. Przypomnę, bo koledzy zawsze mnie korygują, ile tych programów było chyba trzy. Dobrze mówię. Tak, jak dotąd trzy. Ukazujemy się faktycznie nieregularnie, ale no cóż, nasza ramówka jest napięta. Co tu dużo mówić, robimy to po godzinach, także tylko te ważniejsze wydarzenia historyczne komentujemy. Ja się trochę niepokoi, co będziemy robić w przyszłym roku, jeśli te najważniejsze rocznice uda nam się w pierwszym roku działalności obu. Rocznice załatwimy, zajmiemy się ważnymi postaciami historycznymi oraz historią innych państw. Kolego, historia jest tak olbrzymia, że będziemy mieli do końca życia tematy. A dzisiaj zgodnie z zapowiedzią będziemy mówić o kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego. Nie okrągłej, bo okrągła była w zeszłym roku, ale w tym roku mamy też ważną, proszę kolegów i proszę państwa, rocznicę zakończenia powstania i śmierci Romualda Trauguta. Rok 2024 został też ogłoszony rokiem Romualda Trauguta, o którym w czasie programu wspomnimy. Natomiast tytuł dzisiejszego naszego programu jest Poszli nasi w bój bez broni, co jest takim mottem dla niektórych pozytywnym, dla nas raczej nie, bo to od razu ustawia cały temat w tej konwencji o której o polskiej historii należy mówić. I pierwszy temat, który bym zadał kolegom do określenia, to taka refleksja ogólna, jakie miejsce zajmuje powstanie styczniowe w tak zwanej polityce historycznej III RP. O PRL-u to może wspomnimy później, ale teraz, obecnie. Bo ja stawiam tezę, koledzy zgodzą się albo nie, że obok powstania warszawskiego, powstanie styczniowe jest kluczowym punktem czy elementem tej polityki historycznej. No, powstanie warszawskie oczywiście wiemy z jakich powodów, a z jakich powodów powstanie styczniowe jest tak forowane, w takiej narracji medialnej no wystarczy włączyć teraz radio czy telewizję mnóstwo jest różnych wypowiedzi i programów na ten temat. Dlaczego powstanie styczniowe jest uznane przez władze trzeciej RP za tak ważne jako pewna forma edukacji patriotycznej? Zacznie kolega Piasta. Dziękuję bardzo. E, niestety, albo stety, ostatnie podejrzanie często z kolegą się muszę zgodzić, muszę się zgodzić e, przede wszystkim w tym zakresie, że właśnie powstanie styczniowe obok powstania warszawskiego stało się jakim filarem. E, nazwijmy to polskiej edukacji historycznej, e, pewnej polskiej polityki historycznej uprawianej przez ten poprzedni już rząd, jaka będzie polityka historyczna tego nowego rządu, dopiero się e, dowiemy. E, zapewne nie będzie ona gruntownie odmienna, dlatego że niezależnie od e, faktycznych czy pozornych antagonizmów pomiędzy tymi ugrupowaniami, wywodzą się one e, z tego samego pnia, a skoro wywodzą się z tego samego pnia, to pewne postrzeganie historii jest dla nich e, tożsame albo bardzo, bardzo do siebie zbliżone. Dlaczego to powstanie styczniowe? stycznia? No, przede wszystkim dlatego, że w Polsce mamy uporczywy kult, strat, powstań. Mamy uporczywy kund klęsk i to nie jest nic nowego. To jest, szanowni państwo, bardzo, ale to bardzo stare. Zaraz po klęsce tego powstania, a klęska miała charakter bezsprzeczny i definitywny, powstały dwie szkoły historiozoficzne. Jedna z nich zaczęła powstanie krytykować jako powstanie, które wybuchło bez sensu, bez ładu, bez składu, było nieprzygotowane, nie miało żadnych politycznych celów, a nawet jeśli te cele Ktoś na jakimś etapie wyznaczył, to były to cele niemożliwe do zrealizowania ze względu na dysproporcje sił wojujących. Druga szkoła, równie popularna, a z czasem coraz bardziej popularna, to taka, która racjonalizowała wybuch powstania, która wskazywała na to, że to powstanie było słuszne, że to powstanie być może faktycznie było klęską w znaczeniu politycznym, militarnym, być może panuje, że jest jasne, że było klęską, ale ukonstytuowało naszą świadomość narodową. E, no dobra, jest to racjonalizacja. Racjonalizacja klęski która ma nadać jej wymiar zwycięstwa. Słynne, obrzydliwe skądinąd Gloria Victis. Tak? Nie ma Gloria Victis, nie ma chwały w byciu zwyciężonym, w byciu pokonanym. Jednak w polskiej historiozofii, w polskiej polityce i co najgorsze w postrzeganiu społecznym, tego typu hasła przyjmują się, tego typu hasła są wyjątkowo pozytywnie postrzegane i tego typu hasła bardzo mocno kiełkują. A więc słyszymy, że gdyby nie poświęcenie powstańców, to nie byłoby wolnej Polski. Zupełnie irracjonalny argument, ale argument powtarzany tak często, że po prostu część ludzi wierzy w niego już z samego faktu osłuchania się. Poza tym zwracam Państwu uwagę, że niemiło jest przyznawać się do klęsk, lepiej je racjonalizować, lepiej. Lepiej ubierać je w szaty zwycięstwa i udawać, że te klęski miały. Inny wymiar niż właśnie tylko i wyłącznie wymiar tragiczny, niż tylko i wyłącznie wymiar właśnie politycznej, militarnej, społecznej katastrofy. Natomiast, szanowni Państwo, no, musimy patrzeć na politykę w sposób realistyczny. Podkreślam, musimy tak patrzeć, jeśli chcemy, aby polityka była skutecznym narzędziem. Historia to też element polityki, polityka to także element historii. W związku z powyższym, realistyczne postrzeganie. Tych zjawisk, realistyczne postrzeganie pewnych elementów, pewnych aspektów w życiu naszego narodu jest podstawą do wyciągania właściwych wniosków. Nie na Darmoski uczył nas, że fałszywa historia jest mistrzynią fałszywej polityki. I to może tyle, jeśli chodzi o kilka słów otwarcia. Tak, jest to taka runda otwarcia. Dlaczego to powstanie taką wagę władze nasze przy, przywiązują? Ja nie spodziewam się, żeby nowy rząd zmienił. Yy, narrację związaną z powstaniem styczniowym. Będzie to ta sama, co była zapisu, może inaczej. Nie no, akcenty też będą tak samo rozkładane. Yy, tutaj kolega powiedział, że ta klęska wywołała dyskusję, rzeczywiście w drugim połowie XIX wieku raczej szkoła racjonalizująca powstanie była w defensywie. Ona się odrodziła dopiero na początku XX wieku. Natomiast dominowało druzgocąca krytyka i tak się narodziła szkoła krakowska historyczna, która ma olbrzymi dorobek w tej dziedzinie, nazwijmy dyskredytowania powstań, ten liberum conspiro i tak dalej. Więc powstanie było też punktem odniesienia do sformułowania programów politycznych na przełomie XIX-XX wieku. Na przykład, piłsudczycy uznali się, czy nurt niepodległościowy uznał się za. Spadkobierców tej tradycji, właśnie Powstania Styczniowego. Endecja odwrotnie uznała, że należy zakwestionować tą tradycję powstańczo-romantyczną i stworzyć coś nowego. Także widzimy, że to powstanie odgrywało olbrzymią rolę i w, XIX, i w xix wieku. Ale czy kolega śmiech zgadza się, że obok Powstania Warszawskiego, to właśnie Powstanie Styczniowe jest dla dzisiejszych kreatorów polityki historycznej mało no, bardzo ważne i kluczowe? Oczywiście, oczywiście, że tak. Wynika to z bardzo ważnego faktu, który trzeba podkreślić. Koledzy tutaj podkreślili już inne aspekty. Natomiast bardzo ważne, ja chciałbym tutaj dwie rzeczy podkreślić. Pierwsza sprawa to jest kwestia rosyjska. O ty, oczywiście jedno i drugie powstanie, wiadomo, powstanie warszawskie dzisiaj praktycznie rzecz biorąc w, w narracji, która obowiązuje w ostatnich kilkunastu, zwłaszcza latach. Ma wyłącznie, wyłącznie ostrze anty, antyrosyjskie czy anty się mówi sowieckie, prawda? Ta kwestia walki z Niemcami to jest jak, jakieś, takie, jakieś tło tego wszystkiego gdzieś się o czym oczywiście mówi. Natomiast podkreśla się polityczne znaczenie, że to było przeciwko Stalinowi, tak to nazwijmy. No i oczywiście powstanie styczniowe jest w tym aspekcie bardzo istotne również. Mianowicie walki z Rosją. Walka z Rosją, jako świadectwo polskości, prawdziwej polskości, jako świadectwo patriotyzmu, jako świadectwo spełnienia obowiązku wobec, wobec ojczyzny, wobec narodu, i tak dalej, tak dalej, niezależnie od tego, jak będziemy pamiętając o tym, jak należy rozumieć naród, jeszcze w okresie powstania styczniowego. Bo moim zdaniem, był to, to faktyczny koniec. Bo oczywiście możemy mówić, że 1939 rok był końcem I Rzeczypospolitej, takim ostatecznym, ale koniec pierwszej Rzeczypospolitej w sensie ideowym to jest powstanie styczniowe, bo wtedy drogi tych, którzy jeszcze, jeszcze w tym powstaniu częściowo walczyli razem, się rozeszły raz na zawsze. Ale ta kwestia rosyjska jest bardzo istotna, dlatego że, że znakomicie podsumował ją Jędrzej Giertek w swojej książce kulisy powstania styczniowego i ja to zacytuję dlatego, że to, że to jest po prostu podstawowa sprawa, to jest jak wykład. Zadaniem Polaków jest zwalczać Rosję. Sprawa polska jest funkcją sprawy rosyjskiej. Polityka polska tylko o tyle ma sens i rację, o ile szkodzi Rosji, o ile podważa jej potęgę i kładzie tamę jej ekspansji. Gdyby Rosji nie było, Polska właściwie nie miałaby racji istnienia, bo najświętszą sprawą jest w oczach uczestników tańca chochoła tylko walka narodu naszego z Rosją. I to przede wszystkim walka metodą powstańczą. To jest jeden aspekt, a drugi aspekt, który chcę podkreślić, to w istocie panowanie nad umysłami polskimi i konsekwencje tego panowania w postaci wywoływania powstań i tragedii, która dotyczy całego narodu, swego rodzaju padocracja. Oczywiście to są rządy dzieci. Wiadomo, tutaj nie mówimy o dzieciach, w sensie dosłownym, że, że o nieletnich, aczkolwiek pewne elementy tego występują w powstaniu tragiczny sposób, w powstaniu warszawskim. słynny, słynny pomnik Małego Powstańca i tak dalej, i tak dalej. Natomiast pajdokracja dlaczego? Dlatego, że praktycznie rzecz biorąc, mówiliśmy o tym w programie o powstaniu listopadowym, prawda? Młodzi podchorążowie, tutaj mamy takie postacie. Złowrogie w istocie dla, dla polskiej historii, jak Padlewski i Bobrowski. Jeden miał 28, drugi 22 lata. No i oczywiście ci, którzy co prawda nie wywołali powstania warszawskiego, ale przecież główną, główne skrzypce w nim grali ludzie bardzo młodzi, właśnie w, oko, w okolicy 20, 20 roku życia. I tutaj chcę tylko tą pierwszą refleksję zakończyć zwróceniem również na to, na to uwagi przez, przez Dmowskiego. No oczywiście Dmowski był jednym z tych, którzy, tak jak kolega tutaj naczelny powiedział, należał do tych, którzy zdecydowanie sprzeciwiali się łącznie z, z narodową demokracją ideologii powstańczej. Napisał tak, wybuchały powstania wbrew woli ogromnej większości społeczeństwa, narzucane mu przez garść, przeważnie młodzieży. No oczywiście przeważnie młodzież, oprócz tego wbrew interesom naszym przynosiły korzyść, jak pisze dalej Dmowski. Naszym kosztem, interesom nie naszym. Wyrobiły one w nam w świecie reputację narodu, dla którego nic zrobić nie można, bo on sam dla siebie zrobić nic nie umie rejestrowano nas jako bezmózgową hołotę polityczną, którą w razie potrzeby można wyzyskać nie tylko dla obcych, ale nawet dla wrogich Polsce interesów. I to jest druga sprawa, którą chcę podkreślić, ponieważ czoło tej młodzieży na szczycie wszelkiego rodzaju tych spisków i tak dalej, prowadzenie przez ludzi myślących kategoriami ludzi właśnie bardzo młodych, niedoświadczonych i nie posiadających doświadczenia przede wszystkim życiowego, Doprowadziło do tego, że tak nas postrzegano, i w ten sposób jest Polska traktowana do dzisiaj. Jeżeli dzisiaj rozmawiamy o teraźniejszości w innym naszym programie, minął tydzień, to te wszystkie podpuszczania, jakie mają miejsce w związku w tej chwili z wojną na Ukrainie, to jest dokładnie takie traktowanie nas jako bezmózgowej hołoty. I tyle może na początek. Dziękuję. Redaktorze, ja pozwolę sobie na króciutką polemikę, tak. ale dosłownie minimalną, ponieważ Adamie wskazało się tutaj na pewną analogię, jeśli chodzi o metodykę wywołania powstania styczniowego i powstania warszawskiego. A ja tutaj dostrzegam właśnie gruntowną różnicę, ponieważ powstanie styczniowe to właśnie typowe powstanie pajdokratyczne, kiedy młodzi raczkujący jeszcze w polityce liderzy próbują narzucić, skutecznie niestety próbują narzucić swój niewydarzony pomysł całemu społeczeństwu i dokonują tego metodą faktów dokonanych. Natomiast powstanie warszawskie to świadoma decyzja wysokich oficerów. Decyzja podyktowana albo ich wybujałym ego i złym ogromem rzeczywistości, albo zwykłą zdradą. To niestety nie zostało rozstrzygnięte, ponieważ nad tymi ludźmi nie odbył się uczciwy sąd, ale tu metodyka jest inna. Powstanie warszawskie zostało z całą premedytacją wykonane. Powstanie styczniowe zostało poniekąd narzucone narodowi wbrew jego woli. Ja przypominam zresztą, że na początku zanosiło się na krótką ruchawkę, która miała szybko zostać zniesiona. Margrabia Wielopolski miał powiedzieć: Wrzut pękł, także cieszył się z tego, że to powstanie wybuchło, że szybko sobie z nim poradzi i będzie mógł wrócić do reformowania państwa, ponieważ to powstanie wybuchło właśnie w takim momencie, kiedy reformy Wielopolskiego zaczęły przynosić widome, realne i bardzo, bardzo konkretne skutki. Oczywiście w tym miejscu należy postawić sobie pytanie, więc jest sobie postawmy, czy nie był to właśnie, że tak powiem, ten moment, w którym obce wywiady, te służby państw, czyli ośrodków zewnętrznych, których zależało na tym, aby reformy Wielopolskiego nie były skuteczne, aby nie doszły do skutku, czy powstanie nie było wypadkową właśnie ich działań, ale to zupełnie inna historia. I redaktor Szanczelny jeszcze dosłownie jedno zdanie tytułem uzupełnienia, bo nie powiedziałem tego w pierwszej części mojej wypowiedzi. Redaktor wskazywał słusznie, że jeśli chodzi o postrzeganie społeczne, to ono zmieniło się dopiero w kolejnym pokoleniu. Ci Polacy, którzy pamiętali tragedię powstania styczniowego, najzwyczajniej w świecie byli wobec niego bardzo krytyczni, ale już już kilka lat po e, styczniowej klęsce były członek Czego rządu narodowego, e, Agaton Giler, e, stworzył taką pracę pod tytułem e, Historia powstania narodu polskiego 1861-1864. E, tutaj dokładnie cytuję tytuł tej pracy, i tam e, bronił on podjętych decyzji, e, uznał e, emocje za element kształtujący postawę, e, wskazywał na rozliczne pozytywy, utworzenie struktur. Państwowych, budowę tożsamości i tak dalej, i tak dalej. A zatem te głosy w obronie powstania z spośród, że tak powiem, kręgów kierowniczych powstania, płynęły stosunkowo szybko i one stały się w pewien sposób podstawą, fundamentem, pożywką późniejszego błędnego postrzegania powstania i racjonalizacji niektórych postaw. Jeszcze tak, jedno zdanie, kolego. Nie, to Przemek. Ja myślę, że po prostu za szybko tym razem mówiłem, bo zazwyczaj to ty mówisz bardzo szybko. Ja mówiłem tym razem bardzo szybko. Oczywiście nie powiedziałem, że zostały, powstanie warszawskie zostało wywołane przez dzieci, natomiast było głównie ci, którzy walczyli, to, byli, to były dzieci no, w, 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 okolicach, w okolicach wieku, nastoletniego, dwudziestego roku życia. A czego nie powiedziałem, a, a trzeba dopowiedzieć, że ci starzy ludzie doświadczeniem życiowym, którzy powstanie warszawskie wywołali powoływali się przez długie lata, do dzisiaj się niektórzy powołują, że nacisk tej, tej myśli młodzieńczej, która była w szeregach Armii Krajowej i szarych szeregów, był tak potężny, że oni no musieli, bo nie było innego wyjścia. No więc tylko w tym kontekście oczywiście tutaj szukałem analogii. No właśnie, bo ja też miałem na ten temat się wypowiedzieć, ponieważ mechanizm wywołania powstania styczniowego, a warszawskiego jest diametralnie różny. To rzeczywiście pajdokracja spowodowała wybuch powstania styczniowego, natomiast powstanie warszawskie wywołali ludzie, mieli 50, a nawet no 40-50-latkowie, którzy teoretycznie powinni być doświadczeni, natomiast ta młodzież, to Chrzanowski w wywiadach mówił, obciążano nas odpowiedzialnością, że to my takżeśmy naciskali, że gdyby komenda główna nie wydała rozkazu, to byśmy się gołymi rękami na Niemców rzucili. To jest nieprawda, byliśmy armią, gdyby nie było rozkazu, byśmy nie nie ruszyli. To jest ciekawe zjawisko, że w 1944 młodzież zachowała się bardziej racjonalnie niż ci starzy, ale to jest inny temat. o powstaniu warszawskim będziemy mówić. Natomiast ja bym chciał zwrócić uwagę, proszę panów, że, bo mówi się, że powstanie. Ja nie wierzę, że powstanie były przez obce wywiady. Sprowokowany, jeżeli to było jedno państwo, które było zainteresowane wybuchem tego powstania. I tutaj przygotowałem dla kolegi Piasty materiał ilustracyjny z filmu Najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. Młodzi ludzie nie pamiętają tego znakomitego serialu, i tam jest odcinek poświęcony właśnie okresowi powstania styczniowego, jak Bismarck który wówczas chyba jeszcze nie był kanclerzem, jest zaniepokojony reformami, które robi Wielopolski w Polsce. I on rozmawia ze swoją żoną, z, z cesarzem, mówi, to jest dla nas największe zagrożenie, mówi, jakakolwiek Polska prędzej czy później wyciągnie ręce po Pomorze i Wielkopolskę. Co ci rosyjscy liberałowie robią? Dają wolną rękę temu Wielopolskiemu, ale ja nie tracę nadziei, że głupota Polaków jeszcze raz weźmie górę. No i jest taka kluczowa scena, jak jakiś urzędnik przyjmuje, przychodzi z raportem i, i, i mówi: Mamy raport z Torunia. W Polsce ruchawka rozpoczęło się powstanie. I Bismarck podnosi toast. Sprawdziło się jego przewidywanie. Jędrzej Gierty, który był najbardziej. Zwolennikiem teorii spiskowym twierdził, że to Prusy wywołały powstanie poprzez Wielopolskiego, co jest absurdalne moim zdaniem, że Wielopolski był człowiekiem kultury niemieckiej i tak dalej, i że Brank, która była zarządzona 15 z nocy 14 na 15 stycznia, wywołała powstanie. Ale to jest nieprawda, dlatego że powstanie i tak by wybuchło nawet gdyby Branki nie było, ponieważ Czerwoni, bo tutaj musimy Państwu powiedzieć, że były dwa obozy, Obóz Czerwonych rewolucyjny. Dążył za wszelką cenę do wybuchu powstania, a Biali nie chcieli początkowo tego powstania. I to jest paradoks, że jak powstanie wybuchło, to moim zdaniem Wielopolski miał rację. Pod jednym względem, gdyby Biali nie przyłączyli się, to powstanie w marcu się skończyło. 63. Ale racjonalna czy irracjonalna decyzja Białych to już nie była pajdokracja. To były poważne kręgi. To oni zdecydowali o tym, że to powstanie trwało półtora roku. Nie czerwoni. Czerwoni mieli za małe siły. Także takie są paradoksy tego, ale wszystko skończyło się tragicznie. Natomiast dzisiaj, już kończąc ten wątek polityki historycznej, klasycznym wykładem jest profesor Andrzej Nowak, który teraz oczywiście nie jest już czy nie będzie głównym realizatorem czy twórcą polityki historycznej, ale on napisał kiedyś taki esej, że no przecież musieliśmy walczyć z Rosją, bo ona miała, uwaga, 80% ziem polskich. No ale przecież to nie były ziemie polskie. Rdzenne ziemie polskie to było Pomorze, Wielkopolska, Królestwo, Galicja. Na wschód od Bugu już zaczynały się mieszane ziemie i tak dalej. O czym powstańcy przekonali się brutalnie, bo poza Litwą, na Rusi, chłopstwo ich wydało w ciągu 24, no może 48 godzin chłopstwo ruskie. Yy, Także tak to wyglądało. Proszę panów, pierwsza runda zakończona, ponieważ już żeśmy elementy oceny naszej yy, wzięli tutaj, już podaliśmy, to ja proponuję w drugiej turze, żeby koledzy ocenili postawy dwóch ludzi, ponieważ symbolem powstania jest Romuald Traugut. Paradoks polega na tym, że Romuald Tragut był przeciwnikiem wybuchu powstania, a stał się jego jakby centralną postacią. Nie Mierosławski, nie Langiewicz, którzy okazali się przejściowymi kieszonkowymi dyktatorami, którzy dali nogę z kraju. Tylko Traugut, który nie chciał tego powstania, bo wiedział, że będzie przegrane. I druga postać to jest Aleksander Wielopolski. Obie te postacie teoretycznie są na dwóch skrzydłach. Jeden jest na czele powstania, a drugi na czele reform rządu wyklęty przez powstańców, ale coś ich łączy. Łączy ich jednak pewien realizm, chociaż realizm Traugutta jest specyficzny. I może od tego Traugutta byśmy zaczęli. Jak należy go interpretować? Bo to jest postać, która w tym roku no, będziemy obchodzić okrągłą rocznicę jego stracenia i do niego się przyznają wszystkie obozy polityczne. Od komunistów, po endecję, a nawet konserwatystów. Wyjątkowa postać w historii, oprócz Kościuszki. Ciekawe, jaki jest stosunek kolegów do tej postaci, kolega Piasta. Stosunek ambiwalentny. Kolega wspomina o tym, co łączy te postacie, no to, ale tak nie dopowiedział kolega, co te postacie dzieli. Otóż te postacie dzieli to, że o ile Teraugów jest przez wszystkich niemalże jednogłośnie kochany, no to był taki okres historyczny, kiedy Wielopolski był przez niemalże wszystkich niemalże jednogłośnie nienawidzony. Pomimo tego, że intencją obydwu bezsprzecznie było do, dobro wyższe, żaden z nich nie kierował się w swoim działaniu publicznym niskimi pobudkami, wszyscy obydwaj mieli na celu właśnie to wyższe dobro, które rozumieli w zupełnie inny sposób. Wolałbym zacząć od polskiego, ale skoro go kolega chce, żebym zaczął od Traguta, nie widzę przeszkód. Przede wszystkim zwracam uwagę naszych widzów, zwracam uwagę kolegów na jego pierwszy, najdłuższy okres życia związany z armią armią rzecz jasna e, rosyjską, armią carską, której Traugut był zawodowym oficerem, e, w której robił e, udaną karierę, karierę, e, w której dorobił się szlifów podpułkownika, e, miał tam bohaterskie wręcz epizody w czasie wojny krymskiej. Z punktu więc widzenia oficerów rosyjskich, tych, którzy także zajęci byli tłumieniem powstania w Polsce, e, to, że Traugut stał na czele powstania, on bohater, on ich kolega, było w pewien sposób w sposób szokujący. Trałbut, wbrew temu, e, co możemy przeczytać w niektórych głupszych opracowaniach, tutaj pewna dygresja. Przygotowując się do tego materiału, e, czytałem e, aktualne opracowania w różnych popularnych portalach historycznych czy parach historycznych i jestem, szanowni Państwo, zszokowany, bo poziom manipulacji i głupoty niektórych komentatorów jest wręcz porażający. Przemilczane są całe wielkie fragmenty życiorysu, przemilczane są całe wielkie epizody tego powstania. Postacie są rysowane wręcz w sposób karykaturalny właśnie po to, aby jakąś gotową tezę udowodnić. Mam wrażenie, że Polacy tak głęboko w tej chwili zapadli na rusofobię, że zaczynają sami fałszować własną historię, tak aby ta historia pasowała do rzeczywistości, która nas otacza. Tymczasem historia jest już zamknięta. Manipulowanie, grzebanie przy tej historii, że tak niegrzecznie się wyrażę, jest po prostu oszustwem intelektualnym, jest po prostu fałszerstwem, a zatem przypisywanie Traugutowi jakichś tajemnych motywacji antyrosyjskich i antycarskich, biorąc pod uwagę jego wieloletnią, udaną, pełną sukcesu, widowiskową karierę w carskiej armii, jest najzwyczajniej w świecie oszustwem. Szanowni Państwo, po prostu to nie Wierzy. Notorycznie spotykam też taką tezę, że co prawda Raugut był biały, ale realizował politykę czerwonych. Nie, nie realizował polityki czerwonych, po prostu chciał ucywilizować to powstanie, które przecież nie było powstaniem w klasycznym tego słowa znaczeniu. To tak naprawdę był cały cykl chaotycznych, niezwiązanych z sobą bitw i potyczek, działalność o charakterze partyzanckim, bardzo niewygodna z punktu widzenia e, imperium, na obrzeżach którego tego typu e, działania się toczą, no ale to jest wojna o charakterze nieproporcjonalnym, tak? Tutaj siły są niewspółmierne, zatem trudno mówić o e, wojnie jako takiej. O ile powstanie listopadowe, to de facto wypowiedzenie posłuszeństwa przez Królestwo Polski i wojna polsko-rosyjska, o tyle powstanie styczniowe, to powstanie o charakterze partyzanckim, to powstanie, e, w którym struktury państwowe nie działają na jakimś terytorium, ale de facto działają w konspiracji. A zatem powstanie, na którym jest niezwykle, ale to niezwykle. Trudno zapanować. Na pewno Traugut podjął stosunkowo udaną próbę zapanowania nad chaosem tego powstania. Nie do końca rozumiem jego motywację. On zdawał sobie sprawę, że to powstanie nie doprowadzi do żadnego dobrego wyniku. Nie mówimy tutaj o zwycięstwie, ale mówimy o korzyściach czy braku korzyści w kontekście interesu całego narodu czy całego społeczeństwa. Wtedy słowo naród oznaczało troszkę coś innego niż oznacza obecnie, więc nie do końca możemy tutaj stawiać znak równania. A zatem ten sam Traugut, który był wojskowy, który doskonale wiedział, jak cała ta awantura się skończy, mimo wszystko postanowił tym powstaniem w jakiś sposób e, zarządzać. Gdyby nie on, z pewnością powstanie skończyłoby się wcześniej. Z pewnością pociągnęłoby znacznie mniej ofiar. Z pewnością konsekwencje tego powstania w postaci zsyłek, w postaci konfiskat majątków byłyby również mniejsze, bo to skala powstania napędziła właśnie skalę represji. Po, po, po powstańczych. A zatem Traugut jest dla mnie osobą, Pełną sprzeczności. Z jednej strony niewątpliwy patriota, niewątpliwie kierujący się rozumianym przez siebie wyższym dobrem, znakomity oficer, znakomicie zasłużony, zresztą z wybitnej rodziny również zasłużonej. Z drugiej strony jego słuszna, racjonalna działalność doprowadziła de facto do przedłużenia agonii powstania, do przedłużenia tej klęski, do zwiększenia jej wymiaru. Moja ocena zatem jest bardzo mocno niejednoznaczne. No właśnie, bo mnie ta postać też fascynowała, jak pracowałem wiele lat w Muzeum Dziesiątego Pawilonu, proszę panów i proszę państwa, codziennie przechodziłem koło celi Trauguta, którą zdjęcie kolega Piasta zamieści. To jest miejsce historyczne, ponieważ ten budynek nigdy nie został zniszczony i ta cela tak wyglądała, jak on tam siedział. I zawsze się zastanawiałem nad jego motywacjami. On miał takie powiedzenie: Nie wiem, czy jest sens, ale jest mus. Być może to jest klucz do zrozumienia jego postawy, bo on dopiero w kwietniu się przyłączył: 63. do powstania. Jak już wszyscy sąsiedzi byli w oddziałach, więc uznał, że nie wypada siedzieć w domu. I to jest taki szantaż powstańczy, o którym pisał Lech Marzewski, że ludzie uczciwi i tak dalej mówią: no. No, głupio, jak tamci giną, stawiają wszystko na jedną szalę, to ja nie będę siedział. Natomiast zgadzam się z kolegą Szą Jędrzej Gierty, który był gigantycznym przeciwnikiem tego powstania, Trauguta bronił. A jak bronił? Że uratował honor powstania, to znaczy, że ucywilizował go. Jakie były pierwsze kroki Trauguta? Likwidacja sztyletników, czyli tych, którzy wykonywali. Wyroki, bądź sami je ustanawiali na tak zwanych agentach Moskwy i to, była, to byli rzezimieszki. On w listach pisał, ukrócić tą działalność. Czerwoni są gorsi niż główny wróg, czyli, czyli wojska carskie. To są jego listy. Więc z tego punktu widzenia, natomiast nigdy nie był krytykowany przez historyków. Przeczytałem tylko jedną krytyczną ocenę Walerego Przyborowskiego w takim monumentalnym dziele o powstaniu. Walery Przyborowski brał udział w powstaniu, jako pierwszy poważnie się zajął. I on napisał tak: ludzie, typu Traugut oraz jego współpra najbliżsi współpracownicy, których nic nie można zarzucić z punktu widzenia moralnego. Takie jak Marian Dubiecki chociażby i dalej. Bo yy, mówiłem tu o Mierosławskim i yy, Langiewiczu. No to byli bawidamki, proszę Państwa. Yy, ludzie, którzy nieodpowiedzialni kompletnie. Natomiast ci, to otoczenie Trauguta, to byli ideowcy. Ale co napisał Przyborowski? Ludzie najbardziej szlachetnych intencji, ale oderwani od rzeczywistości. Coś w tym jest. Ja myślę, że Traugut cały czas liczył, że może jednak dojdzie do wojny europejskiej i ci Francuzi się pojawią na granicach. To jest taki mit polski, ciągle postnapoleoński. Próbuje racjonalizować. Albo uznał, że trzeba się poświęcić, ponieważ powstanie i tak wybuchło, i on jakby. Uratuje jego honor i przejdzie do historii. Przeszedł. I ja y, czytałem akta śledztwa. On nie był torturowany, bo kolega mówił, że w internecie różne bzdury się wypisuje. Ostatnio czytałem, że mimo wielowieśniowego, ciężkiego śledztwa nikogo nie wydał. No proszę Państwa, po pierwsze, Traugut najpierw mówił, że nie jest Traugutem. Tylko Michałem Czarneckim, takie miał fałszywe dokumenty. I śledztwo nie dotyczyło tego, tylko ustalenia, żeby on się przyznał, że jest Traugutem. I przedstawiano mu kolejnych współpracowników, którzy mówili: tak, to jest Romuald Traugut. Tak wyglądało, wszyscy się załamali. Od razu mówili. Natomiast on, wiecie, kiedy się przyznał i tutaj kolega mówił o tej jego karierze wojskowej jak kolega z wojska. Był żandarmem. Żdanowicz się nazywał. Jak on się pojawił, Traugutt zrozumiał, że nie może dalej ukrywać swojej tożsamości. Złożył oświadczenie polityczne, dlaczego przystąpił do powstania i dlaczego idea narodowości musi zwyciężyć i powstanie Polski będzie również ulżeniem Rosji. I tutaj to, co kolega Śmiech mówił, on absolutnie nie był antyrosyjski, yy, I Ale u nas się mówi wielomiesięczne śledztwo, był nie wiem, no, torturowany, wtedy nie było tortur. System carski wykluczał tortury, proszę Państwa. To się może wydawać w kontekście XX wieku nieprawdopodobne. Yy, I proszę Państwa, od tego czasu nie był w ogóle wzywany na przesłuchanie, jak złożył to oświadczenie. I kiedy opublikował ksiądz Jarzębowski w latach 30. to jego oświadczenie ostatnie, to wtedy Joachim Bartoszewicz, działacz Narodowej Demokracji, opublikował artykuł. Romuald Traugut jest prekursorem obozu narodowego. No może na wyrost trochę, ale to pokazuje, jaka to była postać wielowymiarowa. Kolega śmiech, co na temat Trauguta. No, ja bym zdecydowanie nie, nie podpisał się pod tym, co Joachim Bartoszewicz napisał. Uważam, że to, to jest gruba przesada. A to dlatego, że moje uczucia w stosunku do postaci Traugutta są równie może bardziej ebiwalentne niż kolegi Przemka. Oczywiście szanuję jego postawę osobistą. Szanuję to, że ucywilizował Powstanie Styczniowe, bo skoro ono już było, no to. Lepiej, że było prowadzone według jakichś zasad, a nie było zwyczajną bandyterką, na co się szykowało. Właśnie to kolega powiedział o tych sztyletnikach. To, to są różne przykłady. To nawet Dmoski się powoływał na, na, na taką anegdotę, że kogoś tam sztyletnik właśnie wbił mu nóż w plecy, i ten ktoś upadł, odwrócił. Dopiero sztyletnik zobaczył twarz. Powiedział: O, przepraszam, myślałem, że to Dąbrowski. No, to była anegdota, która pokazywała cały dramat z tego, po prostu bandyterka, wiecie Państwo, terroryzm najgorszym wydaniem. Po prostu w imię, w imię walki z zaborcą, ci ludzie uznali, że dopuszczalne jest wszystko przekraczanie wszelkich granic, wszelkich zasad moralnych obowiązujących. No, naród, który jako, jako będący ofiarą zaborców Pretendował do tego, żeby być moralnie wyższym. I tutaj rzeczywiście z tego punktu widzenia bardzo, bardzo szanuję postać Traugutta. Natomiast no, wydaje mi się, że jednak w mojej ocenie przeważa ta, ta druga strona. To znaczy, jednak, mimo wszystko, z perspektywy czasu, bo my to oceniamy dzisiaj, brak zrozumienia, dlatego, ciągnięcia powstania dalej. Dla przedłużania, owszem, owszem, no, zorganizowanie tego w sposób, w sposób cywilizowany i po prostu pewnego rodzaju prowadzenie administracji administracji powstańczej, tej tajnej, bo przecież nie było mowy o żadnej oficjalnej władzy, to tutaj musimy pamiętać tą zasadniczą różnicę między powstaniem styczniowym a listopadowym. No, ale jednak jest to w mojej ocenie, dokonywanej tyle lat później. Może to jest niedobre słowo, ale w tej chwili ono mi się nasuwa. Zmarnotrawienie dobrego, uczciwego człowieka dla złej sprawy i po prostu strata życia przez tego człowieka. Już nie mówiąc o tym, że jednak to przedłużenie powstania pociągnęło za sobą stratę życia przez wielu innych. No, i oczywiście te wszystkie konsekwencje, które niezależnie od tego, jak z naszego punktu widzenia, bo my to przede wszystkim z naszego polskiego punktu widzenia oceniamy, że on to powstanie ucywilizował i, i poczytujemy mu to za plus, bardzo słusznie. No, ale z punktu widzenia konsekwencji dla, dla narodu i dla Królestwa Kongresowego, no to oczywiście nie miało wielkiego znaczenia, jeżeli jakiekolwiek. Jego działania, no cóż, Chciał, chciał się wspomagać, prawda, tak kwestią uwłaszczenia chłopów, no ale nie miał szansy. No tutaj jest to, jest to jakieś działanie, które pokazuje jednak brak realizmu i to zdecydowany, no bo, przepraszam bardzo, bardzo mi to przypomina tych, tych ludzi wysyłanych, tutaj kiedyś Przemek powiedział, że że uważa, że najbardziej niedorzeczne powstanie, jednak powstanie krakowskie z 1846 roku przypominamy Edward Dębowski, gdzie też rozsyłał ludzi, którzy w wioskach podkrakowskich uwłaszczali chłopów, no ale ci chłopi po prostu mieli taki wrodzony instynkt i wiedzieli, że nie ten, uwłaszcza, który o tym mówi, ale ten, który rzeczywiście może uwłaszczyć. No, i tutaj Traugut te 18 lat później znalazł się w takiej sytuacji, że co prawda mówił o uwłaszczeniu, ale nie mógł go przeprowadzić. Natomiast przeprowadził to uwłaszczenie Aleksander II, przypominam, 2 marca 1964 roku, a więc więcej niż miesiąc przed aresztowaniem Romualda Trauguta. I tu jest ciekawe, jak to wspomniany profesor Andrzej Nowak do tego podchodzi. Ma rację, ale zwróćcie Państwo uwagę, znaczy ma rację w sensie merytorycznym, natomiast zwróćcie uwagę, jakich słów używa. Car musiał przebić ofertę, którą oferowało powstanie, aby mieć nadzieję na trwałe odciągnięcie chłopów od sprawy polskiej. Dlatego zaoferował chłopom tak korzystne warunki, które uczyniły z nich Ludzi wolnych. Dekret Sara uderzał w samopowstanie, podcinał nadzieję na to, że chłopi będą przechodzić na jego stronę, bo car dobroczyńca nadaje chłopom wolność osobistą i ziemię. Tylko, że już tutaj profesor Nowak nie dopowiedział, że to nie tylko było, tak powiem, dzisiejszym językiem PR-owe zagranie cara Aleksandra, tylko faktyczne uwaszczenie, które zlikwidowało poddaństwo chłopów na terenie Królestwa Kongresowego. Aż po czasy odzyskania niepodległości. Już nikt nie wracał do, do wcześniejszych form życia chłopskiego, które było bardzo, bardzo ciężkie. Także tutaj ja widzę jego postać oczywiście jako bardzo tragiczną, i jeżeli kojarzy mi się z, z kimś, który, bo, bo to jest nieuchronne, żeby porównywać do innych powstań, kojarzy mi się tylko, że. Generał Ignacy Prądzyński nie był przywódcą Powstania Listopadowego, ale jednak no, był człowiekiem, który po pierwsze brał bardzo poważny udział w budowaniu, w stawianiu na wyższy poziom cywilizacji Królestwa Polskiego ówczesnego po Kongresie Wiedeńskim. Przypominam, kanał augustowski to, to jest jego, jego projekt. Natomiast no potem jednak przyłączył się pomimo krytycyzmu wobec, przyłączył się, no i doprowadził, jakby też swoim udziałem i swoim autorytetem na swój sposób do przedłużenia. Dlatego mi się tutaj te dwie postacie kojarzą, które bardzo obiecenie no ale jednak w decydującym momencie zamiast dążyć tak jak znów wracamy do powstania warszawskiego jak pułkownik Żukowski na Pradze do wygaszenia powstania to jednak doprowadzili do tego że to, to powstanie w przypadku Traugutta oczywiście powstanie styczniowe trwało dłużej aż do tragicznego końca samego Romualda Traugutta przypominam że z 10 na 11 kwietnia 64 został on Aresztowany, potem już tak jak opowiadał kolega naczelny, przebywał w cytateli warszawskiej i został stracony. Także tyle na ten temat. Tragiczna postać, jednak z dzisiejszego punktu widzenia nie jestem w stanie usprawiedliwić jego przedłużania powstania. Dziękuję. To znaczy trudno powiedzieć, czy, czy on był w stanie jego zatrzymać. Być może jak on by powiedział, że koniec powstania, to by go obalono. Tam byli tacy chętni Oczywiście, chęci, to, nie, no to oczywiście go to jest. Natomiast proszę panów, zamykając temat Traugutę, ja myślę, że bardzo ciekawym głosem w dyskusji na temat próby rozwikłania zagadki tej postaci jest powieść. Uwaga, Jana Dobraczyńskiego, czyli NDK, piąty akt. Jak ktoś nie czytał, to zachęcam. Tam są przedstawione argumenty za i przeciw, i tak dalej. I tam jest taka fikcyjna rozmowa, oczywiście literacka wersja, generała Lebiediewa, który przebywał wtedy na terenie cytadeli, który znał Trauguta. To jest postać historyczna, generał Lebiediew, który rozmawia w tej celi z Traugutem. I to są bardzo, to jest moim zdaniem, piękny materiał na sztukę, albo nawet na film. No, ale, inna, ale to jest inna sprawa. Natomiast teraz przejdźmy do drugiej postaci, która wiąże się z powstaniem styczniowym. Aleksander Wielopolski. No, w opinii publicznej do dzisiaj jako jeden z największych zdrajców, aczkolwiek przez historyków traktowany znacznie łagodniej, a może nawet i sprawiedliwie, ale ten pogląd historyków na Trauguta nie przekłada się na świadomość takiej potoczną. Dla której Wielopolski to zdrajca, który paktował z Moskwą. A przecież nawet Józef Piłsudski był zafascynowany Wielopolskim jego postawą. Ja stawiam taką tezę i czekam, czy koledzy się zgłoszą, że naród ten aktywny politycznie odrzucił w osobie Wielopolskiego jedyny realny program, jaki można było wówczas zrealizować. Wyszedł więc naprzeciw oczekiwaniom Otto von Bismarka, który też był autorem takiego słynnego powiedzenia to że myśmy zwalczali wielopolskiego to rzecz jasna ale że polacy go odrzucili tego rozumem objąć nie można kolega piasta nie można widzieć, rozumiem, szanowni państwo, ale kto żyje w Polsce od dekad, ten nie dziwi się takiej sytuacji. W tej chwili mamy przecież analogiczną sytuację, kiedy mamy w Polsce dwa stronnictwa, teoretycznie bardzo się od siebie różniące, ale w szkodliwej działalności dla Polski, bardzo często ze współpracujące. No zobaczmy na politykę wschodnią poprzedniego i obecnego rządu. No przecież teoretycznie różnią się we wszystkim, a w zakresie pakowania nas w różne awantury są wyjątkowo wręcz sobą zgodni, wręcz prześcigają się w głupocie własnych pomysłów. Tak? Taką samą sytuację mieliśmy w drugiej połowie wieku XIX w polskim społeczeństwie, kiedy stronnictwa czerwonych i białych teoretycznie różniły się od siebie bardzo pod każdym względem, nie tylko programowym, ale także społecznym, także obyczajowym, ale w kwestiach dla Polski najważniejszych, czy dla bytu Polski przyszłego najważniejszych, czyli przyjęcia realistycznych założeń własnego własnych działań. Tutaj była absolutna zgoda i odrzucenie tego realizmu. Powiedzmy sobie szczerze, biali przez pewien czas próbowali z Wielopolskim się dogadać. Tutaj musimy też być uczciwi historycznie. Wielopolski miał po prostu trudny charakter. Nie szedł na kompromisy z ludźmi, których uważał za wariatów. Uważał rzecz jasna słusznie. Inna sprawa, że polityka jest sztuką. Rzeczy dokonanych, a miarą polityka jest jego skuteczność, a zatem Wielopolski, będąc bardzo silnym indywidualistą, nie godząc się na kompromisy z ludźmi, o których miał jak najgorszą opinię, no niestety sam doprowadził się do sytuacji, kiedy jego zdroworozsądkowy, znakomicie przemyślany, szeroko zakrojony program reform społecznych i gospodarczych spełzł na niczym. A to ten niebezpieczna, szkodliwa ruchawka przerodziła się w długotrwałe. Wyniszczające obydwie strony powstanie i doprowadziła de facto do politycznej klęski Wielopolskiego. A zatem, jak dla mnie, Wielopolski jest znacznie bardziej jednoznaczny niż Traugut, bo trudno nie podpisać się pod jego programem politycznym. Ja szanowni Państwo, przypomnę, że to nie jest tak, że program polityczny Magabiego Wielopolskiego był przyjmowany z entuzjazmem w kręgach rosyjskich, wręcz przeciwnie, ale Wielopolski, pewną swoją przebojowością, pewnym zdecydowaniem, pewną bezczelnością, byśmy Mogli nawet powiedzieć, potrafił załatwić na dworze carskim pewne rzeczy, których nie udało się załatwić tutaj na miejscu. Jego działania jesienią roku 1962, czyli kiedy jego pozycja polityczna była w Polsce stosunkowo najwyższa, de facto był tutaj szefem rządu, możemy tak powiedzieć, te reformy, te działania w gruncie rzeczy były bardzo skuteczne, były bardzo widowiskowe i to pomimo tego, z tego, że e, naród wyrażał swoje niezadowolenie. No, z form wyrazu niezadowolenia, z tego, że Wielopolski e, Polskę skutecznie reformuje, była nieudana próba zamachu e, w wydaniu e, miejscowych, e, nazwijmy to politycznych e, radykałów. E, Wielopolski przelicytował, przeszacował się. E, myślę, że spodziewał się, że rzeczywiście Branka do, doprowadzi do e, krótkiego zrywu, który uda się bardzo szybko, stosunkowo tanim Kosztem spacyfikować, pozbyłby się w ten sposób tego najbardziej anarchistycznego elementu spośród czerwonych, tych, którzy najbardziej przeszkadzali w reformowaniu państwa i, mając poparcie w Petersburgu, mógłby spokojnie dokończyć zaplanowane przez siebie reformy. Stało się inaczej, być może z przyczyn, że tak powiem, wewnętrznych, wyników właśnie z niedoszacowania siły i determinacji tej strony, nazwijmy to, rewolucyjnej a być może dopomogły tutaj siły zewnętrzne, bo o ile rzecz jasna nie przyjmuje całej argumentacji Andrzeja Giertycha w tej kwestii, to zgadzam się, że ewidentnie państwo pruskie było bardzo mocno zainteresowane w doprowadzeniu do powstania na terenie Królestwa Polskiego, było bardzo mocno zainteresowane sparaliżowaniem reform, które w Królestwie Polskim Miały miejsce. A zatem ocena wielopolskiego dużo bardziej pozytywna, chociażby ze względu na to, że jest on, jakby nie spojrzeć, e, ojcem i prekursorem realizmu politycznego w Polsce. Tego realizmu, który też jest trudny i który nie zawsze przynosi dobre owoce. Trudno jednak nie dostrzegać racjonalności jego postępowania. To tyle, dziękuję. No, ja przypomnę, że on jest autorem innego, słynnego stwierdzenia, które przeszło do historii, z Polakami. Dla Polaków można coś zrobić, ale z Polakami nigdy. Dobrze to powiedziałem? Mniej więcej, to stwierdzenie jest nie tyle, może jego autorstwa, co jest mu przypisywane, ale bardzo dobrze oddaje jego charakter. No to był bardzo wyniosłą postacią. Szanowni Państwo, myślę, że główny problem wielopolskiego i główna przyczyna tego, że on nie dogadał się z Białymi, polegała na, na tym, że on nie potrafił udawać, że nimi nie gardzi po prostu i nie, nie, nie potrafił tutaj wznieść się ponad samego siebie, wyzbyć się tych swoich negatywnych cech i dojść do jakiegoś kompromisu. Gdyby potrafił na chwilę chwilę zapanować na tą pogardą bardzo dobrze wyrażoną, przytoczoną przez redaktora redaktora naczelnego tutaj cytacie, no to myślę, że, że mogłoby dojść do jakiegoś kompromisu. Wtedy oczywiście historia potoczyłaby się inaczej, bo bez wsparcia białych, bez ich wiedzy, funduszy, doświadczenia to powstanie rzeczywiście nie byłoby powstaniem, ale krótko krótkotrwałą, głupawą rewoltą, która nie zostałaby na poważnie potraktowana na dworze w Petersburgu. To ja jeszcze tylko dodam, że bo tutaj kolega mówił, że to była bardzo trudna postać, znaczy trudny charakter. Zgadzam się, ale Walery Przyborowski, który też wiedział o tym i pisząc historię, powiedział tak: trudno, trzeba było się z tym pogodzić. Natomiast Charakter Wielopolskiego stał się uzasadnieniem, no że trzeba było, no nie można było inaczej. I to przypomina trochę podejście do wielkiego księcia Konstantego w Królestwie Polskim. No prał po gębach tych żołnierzy, no trzeba było zrobić powstanie, a tutaj ropucha. Czyli Wielopolski, bo on taką miał ksywę, taką negatywną, negatywną, no uniemożliwił jakiekolwiek działanie, i ale to było usprawiedliwienie czegoś, co oni i tak by chcieli zrobić. Nawet gdyby na miejscu Wielopolskiego był grzeczny urzędnik i tak dalej, to też by dążyli do tego powstania. A ja przypomnę, że partnerem czy kontrpartnerem Wielopolskiego był przywódca Białych, hrabia Andrzej Zamojski. Zamoys do Zamojskich nic nie mamy, ale hrabia Andrzej był fantastą. Czy panowie i państwo wiedzą, że kiedy rozmawiał na dworze w, w Petersburgu, to on powiedział: Możemy się dogadać, ale granice z 1772. No, proszę państwa, człowiek o tej o tym skali, o tym wykształceniu, to nie był jakiś Stefan Bobrowski, nawiedzony i tak dalej, poważny, po, po, wydawało się. On powiedział: Dogadamy się, ale granice z 1772. Z takimi ludźmi musiał Wielopolski. Ja się nie dziwię, że on nimi gardził. Ale pytanie brzmi: bo zadałem to pytanie i powtarzam: czy to był jedyny realny program na ten czas? Czy przypomnę? Wielopolski dokonał fundamentalnego, no nie wiem, że odkrycia. Postawił tezę reformujemy Polskę w granicach Królestwa Polskiego. Żadnych marzeń o ziemiach za Bugiem. To znaczy w przyszłości może coś się wydarzyć, ale póki co dajmy sobie z tym spokój. i proszę państwa, idea powstania jak wybuchło, to jaki był symbol herb powstania? Wszystkie trzy części pierwszej rzeczy pospolitej. Pogoń i archanioł Michał i oczywiście orzeł, i tak dalej, czyli odbudowa z 1772. To nie była walka o to, żeby, nie wiem, były reformy, żeby język polski był, szkoły, samorządy. Nie! Rzucamy rękawice Imperium Rosyjskiemu w imię granic 1772. I to Wielopolski uważał za największą chorobę, która dławiła nie tylko czerwonych, ale i przede wszystkim białych. Kolega Śmiech długo czekał. Wielopolski. Tak, no kolega mi wyjął z ust to porównanie do Wielkiego Księcia no tak. Konstantego I, prawda, z czasów przed powstaniem z listopadowym i z powstaniem listopadowego, no bo się samo przez się narzuca, prawda. Natomiast tutaj zaraz się odniosę do tego głównego pytania. No zdecydowanie tutaj większość mojej sympatii jest jednak po stronie Wielopolskiego. Wybitna postać i bez względu, myślę, że gdyby nie był też taki. Już miał aparycję taką niezbyt przyjemną, przynajmniej widzimy to z tych. Zdjęć, które, które zostały zachowane w historii. No ale gdyby nie był takim człowiekiem niezbyt przyjemnym, właśnie nie tylko z wyglądu, ale z zachowania, to być może by tego nie osiągnął, Co osiągnął. Jego osiągnięcia były wielkie, bo tutaj mówił kolega o szkolnictwie o języku polskim. No ale oczywiście, przywrócenie Rady Stanu i reforma samorządowa to są jego główne osiągnięcia, które. Praktycznie rzecz biorąc, można powiedzieć, że zrobił to w ciągu półtora roku, no bo tutaj powstanie styczniowe, no to już jest kwestia Branki i tak dalej, to jest sam początek stycznia, więc nie można już tego liczyć, bo jego działalność na polu reformatorskim wtedy została tak naprawdę de facto przerwana. Więc ogromne osiągnięcia, smutne właśnie to przypisywane mu zdanie jest, jest jakimś podsumowaniem tego polskiego szaleństwa. Które, kolega pokazał przykład tutaj Andrzeja Zamołskiego, no to jest coś nieprawdopodobnego i tutaj przechodzę do odpowiedzi, do odpowiedzi na, to, na to pytanie. Naturalnie Wielopolski miał, no nie, nie, nie chcę tutaj, bo my jesteśmy dalecy od formowania takich stwierdzeń, że ktoś był wizjonerem, że ktoś był. Przewidział, nie przewidział po prostu na podstawie suchych faktów, i myślę, że zwłaszcza postać tak daleka od mistycyzmu, jak Wielopolski nie można mu tutaj przypisywać żadnych wizjonerskich cech, tylko po prostu na podstawie suchych faktów stwierdził to, co już wtedy było oczywiste. Dobrze, że kolega powiedział o tym, bo ja w swojej pierwszej wypowiedzi zwróciłem uwagę, że to był rzeczywisty koniec pierwszy zpospolite ten herb złożony z trzech. Z trzech herbów wskazywał na to, że ci ludzie myśleli właśnie kategoriami I Rzeczpospolitej, granic 1772 i tak dalej. Bardzo dobre, dobra analiza, diagnoza tej sytuacji. Reformujemy rzeczywiście królestwo w granicach tych, w których ono istniało, czyli praktycznie rzecz biorąc, pozostawiamy e, e, ziemię za Bugiem na inną sytuację historyczną, to co kolega powiedział. No zdecydowanie tutaj należy się podpisać pod tym programem. E, ja mam tylko jeszcze takie skojarzenie, że potem jak e, Polska walczyła i, i rzeczywiście powstało coś, coś takiego pośredniego między e, pierwszą Rzeczpospolitą a Polską, która w tej chwili istnieje, czyli lata 1918-1920 Granice przedwojenne, jakie mieliśmy na wschodzie, i traktat ryski, i y, tam działalność Stanisława Grabskiego, który przecież był wtedy wybitnym w drugą w zasadzie osobą pod Moskim wtedy de facto, y, który no, w, w mniemaniu tych ludzi, którzy zostali tam daleko, na tych dalekich kresach, y, to sprzedał ich i takie były, wiecie, Państwo wtedy nawet ulotki i broszury. Kainie Grabskiej, wywali tak do niego, no to jest właśnie tego typu mentalność ludzi nie biorących pod uwagę niczego poza końcem własnego nosa. Natomiast wracając jeszcze do, do Wielopolskiego, i dwa takie chciałbym krótko zwrócić uwagę na dwa aspekty ważne, a mianowicie krytyczne w stosunku do Wielopolskiego, dlaczego mu się nie udało i Tutaj pierwszy aspekt to jest aspekt podnoszony przez profesora Marzewskiego, Lecha Marzewskiego, właśnie w powstańczym szantażu, a mianowicie on zwraca uwagę na jego jednak egoizm klasowy, egoizm stanowy, no po prostu był to wybitny szlachcic, prawda, arystokrata. I jeżeli chodzi o tą kwestię, którą też mówiliśmy, że początkowo grała nim władza powstańcza w sposób najpierw chaotyczny, czerwoni, potem traugut również w sposób już bardziej zorganizowany, a mianowicie kwestia uwłaszczenia. I otóż o co chodzi? Wielopolski nie chciał pełnego uwłaszczenia, tylko chciał oczynszowania z urzędu, tak zwanego. Była to taka próba pomiędzy, prawda? I tutaj profesor Marzewski zarzuca mu, że wynikało to z tego, że on jako właściciel ziemski, prawda, wraz ze swoją klasą chciał bronić w ten sposób swoich interesów. Co ciekawe, że kiedy podejmował tą kwestię w rozmowach z carem Aleksandrem II, to sam car Aleksander II wskazywał mu, że czasu, no bo to było takie ewolucyjne przejście do uwłaszczenia chłopów, że czas na ewolucyjne rozwiązanie kwestii chłopskiej się skończył. Sam czas, car Aleksander II to powiedział i tutaj podsumuję to słowami wybitnego historyka Stefana Kieniewicza, który pisał o Powstaniu Styczniowym. Który powiedział tak: Zatrzymanie się na tym etapie reformy włościańskiej było prawdopodobnie najcięższym z błędów Wielopolskiego w czasie jego krótkiej kariery. Myślę, że to jest bardzo ważne, i tu jeszcze, jeszcze kończy swoją wypowiedź, Kieniewicz, Tymczasem uwłaszczenie niezrealizowane przez Wielopolskiego. Po pół roku czerwoni przekuli na oręż powstańczy w tym pierwszym okresie powstania. No i oczywiście druga sprawa to jest Branka. Yy, źle to wszystko przeprowadzone. Yy, w, założeniu, w założeniu wydaje się na, na papierze, tak to nazwijmy, yy, dobrym pomysłem, ale tak naprawdę yy, tutaj wchodziła w grę tylko jedna sytuacja, którą można było opanować. Ten wybuch powstania, do którego, jak koledzy już tutaj wcześniej wskazali, Branka się wcale w, w decydujący sposób nie, nie, nie doprowadziła. A mianowicie to, co mówiliśmy o podchorążych i o nocy listopadowej. Tutaj, oczywiście, bardziej rozłożone w czasie. Jedynym wyjściem, to jest brutalne co powiem, ale było wyłapanie wtedy tych najbardziej agresywnych czerwonych i próba dogadania się z białymi, co nie nastąpiło, i te dwa błędy doprowadziły do katastrofy polityki Wielopolskiego, który był, jednak ma ogromne plusy, wiele bardzo zrobił dla sprawy polskiej i cieszy się moją niekłamaną sympatią. Dziękuję. Jakby ktoś z Państwa chciał zobaczyć Wielopolskiego, to zapraszam do Muzeum Narodowego w Kielcach. Jest to jedyne muzeum, które, w to, którym jest popiersie i obraz Wielopolskiego, no bo on miał dobra w Chrobżu, to jest na południe od Buzka Zdroju, notabene jest pochowany w kościele parafialnym Miłobędz, to chyba się nazywa, czy miłowąc i tam jest w podziemiach, można z księdzem się umówić i on wpuszcza do tej krypty, bo to nie jest do zwiedzania, także taka ciekawostka. Natomiast jeżeli chodzi o chłopów, bo kolega tu słusznie powiedział, że w Rosji uwłaszczenie było w 1861, <laughs> a u nas blokowali Arystokraci. I to jest paradoks, że to wcale nie czerwoni, że tak jak Nowak mówi, że czerwoni wymusili na, na carze. Car już uwłaszczył w Rosji chłopów, tylko u nas wielopolskie, nie tylko wielopolski, Myślę, że większość białych, tych, tych zamojskich i tak dalej też to blokowała. Ale to był błąd, ale moim zdaniem wcale nie decydujący, bo to nie chłopi zrobili powstanie. Przecież prawda? Nie, że chłopi mówią, o, car już uwłaszczył, a oni nie robimy powstanie. Nie, wywołali szlachcice, czerwoni i biali. Najpierw czerwoni, a potem biali. Więc ten błąd wcale nie jest tutaj przyczyną wybuchu powstania. I jeszcze jedno, proszę panów, charakter wielopolskiego, ale ten charakter obracał się przeciwko administracji rosyjskiej. On wywalił wszystkich Rosjan z administracji. No więc jednocześnie ma łatkę ruskiej onucy, mówiąc dzisiejszym językiem, a z drugiej strony był znienawidzony przez kręgi biurokratyczno-wojskowe, bo on na przykład wzywał urzędników w pierwszej fazie i mówi: proszę referować, ale po polsku. A on mówi: Ja nie znam polskiego. A on mówi: to jak to chce pan pełnić wysoką funkcję w Królestwie Polskim i nie zna pan języka polskiego? Proszę się nauczyć. I tak traktował też urzędników rosyjskich. I tutaj, jak kolega Piasta się zastanawiał, nie tylko kolega Piasta, my się zastanawialiśmy, czy była inspiracja z zewnątrz, kto pomógł w powstaniu. Wewnątrz jest taka teza, ja się do niej przychylam, że Wojskowi w Królestwie Polskim i część administracji pozwoliła rozlać się powstaniu, ponieważ wiedziała, że każdy tydzień trwania tego powstania to jest bliżej końca Wielopolskiego. I tak się stało. Początkowo w ogóle wojsko rosyjskie nie zwalczało powstania, okopało się w dużych miastach i pozwoliło Czerwonym się rozlać i tak dalej. Ale to już są teorie spiskowe. Może nie spiskowe, bardzo prawdopodobne, ponieważ. Czerwoni połączyli, podali dłoń administracji czy biurokracji rosyjskiej i wojskowym. Symbolicznie. A celem było wywalenie Wielopolskiego i wielkiego księcia Konstantego, ale tego drugiego, tego, który był tutaj namiestnikiem i on był taki liberał sprzyjający Wielopolskiemu. Proszę panów, a na koniec mam taki temat. Co w waszej świadomości, jeżeli chodzi o powstanie w kwestii literatury, i filmu najbardziej przekonuje was, yy, zetknęliście się z tym, czyli jaki film, jaka książka, yy, czy powieść jest najbardziej miarodajna dla oceny, czy, czy wywarło na, na was największe wrażenie. A może nie ma takiej, takiego filmu i takiej powieści, czy, czy i tak dalej. I pierwszy będzie kolega Przemysław Piast. Dziękuję dzisiaj na żadnym nie rozpieszcza. Jeśli chodzi o literaturę, to zdecydowanie Stefan Żaromski. Cóż, klasyka, chyba wszyscy czytali, a chociaż może w tych czasach nie powinienem być tak dalece zdecydowany, jeśli chodzi o to, czy wszyscy czytamy pewne rzeczy, czy ich nie czytamy. Zdecydowanie wierna rzeka, zdecydowanie Rozdziałem na skróki i wrony, ale nie tylko, tak, także na przykład Lalka Prusa, przecież także Gloria Victis Orzeszkowa i także z tej takiej klasyki literatury, która jeszcze była omawiana. W czasie, kiedy ja chodziłem do liceum, no to Powstanie Styczniowe było bardzo mocno obecne. Nad niemnem, nawet, szanowni państwo, gdzie ten wątek Powstania Styczniowego przecież też jest obecny. A więc cała ta polska literatura przełomu XIX-XX wieku to jest litera, która bardzo mocno nasycona tymi wątkami. Trudno się dziwić, bo społeczeństwo drugiej połowy XIX wieku żyło w traumie. Pokolenie Romana Dmowskiego, tych ludzi urodzonych gdzieś w latach 60. wieku XIX, wychowywało się właśnie w popowstańczej traumie. W, tym, w tej świadomości beznadziei, świadomości klęski, a zatem musiało to też mieć odzwierciedlenie, e, jeśli chodzi o literaturę. Natomiast jeśli chodzi o film, to tutaj dzieło: mile pod, pod łechce, że tak powiem, miłość własną, redaktora naczelnego, bo to film, który obejrzałem z jego inspiracji, mianowicie film Szwadron. Znakomity film z początku lat 90. Bardzo, ale to bardzo Państwu ten film polecam. Myślę, że jest to kino, moglibyśmy dzisiaj powiedzieć, niepoprawne, po Politycznie przede wszystkim dlatego, że konkluzje e, zawarte w tym filmie e, zupełnie, że tak powiem, nie korespondują z polską e, narodową dumą i z polską narodową martyrologią. E, szczególnie postać Rotmistrza dobrowolskiego zagrana doskonale przez e, Gajosa. E, cyniczny, zniszczony trochę może życiem, e, trochę zepsuty e, oficer carski, ale przecież Polak dławi powstanie, e, cynicznie komentując. E, Dokonania swoich rodaków. Chociażby w taki sposób, że mówi, Wy, Polacy, chcielibyście wszystko albo nic, no to macie nic, a można było do wszystkiego dochodzić stopniowo. A zatem e, takie moje odniesienia, jeśli chodzi o e, sztuki wizualne, że tak powiem, i klasyczną polską literaturę. No tak, bo literatura rzeczywiście w drugiej połowie XIX wieku powstanie było prawie w każdej. Pow... Wieś, chociaż cenzura była carska na przykład i trzeba było te tematy nie zawalować. Ja bym tutaj, zanim kolega Śmiech powie o swoich, bo kolega wspomniał o Szwadronie. Szwadron powstał na podstawie prozy Stanisława Rębeka. To był pisarz XX wieczny który zaczynał swoją karierę przed wojną, a potem dzięki Paksowi funkcjonował w PRL-u. I to jest na podstawie jego opowiadań, ten Szwadron. Ale miał opowiadanie znacznie ważniejsze, którego Machulski, bo już Machulski jest twórcą Szwadronu, nie sfilmował. Opowieść o wzgardliwym Wisielcu. To jest kwintesencja spojrzenia na powstanie styczniowe. Polski prokurator, który ma nad sobą Rosjanina yy, prokuratora, prowadzi śledztwo w sprawie o właśnie takiego, który sztyletnika, czy wykonywał zamachy, podejrzany o zamach w to, hotelu europejskim. I jest poddawany ten polski prokurator naciskom trzech stron. Prokuratury rosyjskiej, białych i czerwonych. Wszyscy chcą, żeby yy, ten nieszczęśnik zawisł. A dlaczego? Prokurator rosyjski. Musimy pokazać, kto w tym kraju rządzi. Nie możemy się godzić na to, żeby jacyś wykonywali wyroki. Biali. On musi zawisnąć. Niech wszyscy się dowiedzą, co czerwoni robią i ich terror. Nie możemy tego tolerować. Czerwoni. Powinien pan go skazać, żeby cały świat zobaczył, jak, jak w Polsce terror rosyjski się tutaj szerzy. No i ten prokurator nie wie, jak z tego wyjść. W czasie procesu dochodzenia. Ustala, że ten gość nie jest winny. Nie jest winny, bo nie wystrzelił ze swojego pistoletu ani jednej kuli. Ale ponieważ jest poddany naciskom tych trzech sił, że ten człowiek powinien zawisnąć, to yy, yy, strzela z tego pistoletu, żeby dowód był, że jednej kuli nie ma. No i Wieszają tego gościa, a potem on popełnia samobójstwo, ten prokurator, jest koniec tej, tego opowiadania i nikt nigdy nie wiedział z jakich przyczyn prokurator tam nazwisko jakieś popełnił samobójstwo. To jest mało znana proza, ale proszę Państwa to jest moim zdaniem jedno z ważniejszych literackich przekazów na ten temat i poleciłbym jeszcze Bolesława Prusa, omyłka, mniej znane jego opowiadanie. Oddział żandarmerii powstańczej, przypomnę, żandarmeria powstańcza zajmowała się pilnowaniem, to znaczy zmuszaniem do udziału w powstaniu, ewentualnie karaniem na przykład chłopów, którzy wydawali powstańców. Mówi się, że powiesiła około dwóch tysięcy ludzi. Takie są badania historyków. I to jest właśnie oddziale żandarmerii powstańczej, który powiesił niesłusznie uczestnika powstania listopadowego, który nie chciał się przyłączyć i tak dalej, uznany został za zdrajca. Prus, który brał udział w powstaniu. A kolega śmiech, bo myśmy tutaj już wszystko powiedzieli. To co on może jeszcze znaleźć, z literatury? No właśnie. Ja już wszystko, <laughs> wszystko koledzy powiedzieli, to prawda. To znaczy, oczywiście, gdybyśmy głębiej, głębiej weszli w temat, to by się znalazło jeszcze bardzo wiele różnych pozycji, ale no cóż, jestem w takiej sytuacji, jakiej jestem. Dobrze, że kolega poruszył tutaj kwestię Rembeka. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na dwie rzeczy. To znaczy, pierwsza sprawa, jak jest, pokazany, jak jest pokazane Powstanie Styczniowe, pośrednio oczywiście w lalce Polesława Prusa, w Umari Dąbrowskiej w nocach i dniach, bo też o tym nie wspominaliśmy. No i właśnie w Elize Orzeszkowej Nadmiennym, ponieważ. Można powiedzieć, że to, że to są dwa spojrzenia. Z jednej strony jest spojrzenie orzeszkowej nad nadniemnym, gdzie jest położony nacisk na to, że po powstaniu styczniowym nastąpił rozbrat, który w, 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 według autorki. Tak, tak, wspólnota z polską szlachtą, polski lud, prawda, że to um, uwydatniało się najbardziej w czasie Powstania Styczniowego, natomiast potem nastąpił rozbrat tych dwóch m, klas społecznych i e, prawda, mamy, mamy ten, ten antagonizm między Korczyńskim, Benedyktem a e, Bohaterowiczami e, i tak dalej, i tak dalej. I idealizowanie właśnie czasu Powstania Styczniowego w postaci. Andrzeja Korczyńskiego i, i Bohaterowiczek, którzy którzy ramię w ramię walczyli i zginęli wtedy w Powstaniu Styczniowym. Więc tutaj jest trzeba powiedzieć, że to odwołanie do Powstania Styczniowego u Ożyszkowej jest mimo wszystko jednak może nawet trudno powiedzieć, że apologetyczne, ale jednak jednak bardzo pozytywne. Natomiast proszę zwrócić uwagę że zarówno odwołanie w lalce szczególnie bo tu jest to uwypuklone na przykładzie losu wokulskiego i również w pewnym stopniu w nocach i dniach Marii Dąbrowskiej to jest już inne spojrzenie to jest spojrzenie Niewątpliwie krytyczne, jeżeli nie nawet jak w przypadku lalki, bardzo negatywne. Ja Państwu tutaj przygotowałem tylko jeden króciutki fragmencik, jeżeli chodzi o, o lalkę, bo nie wiem, czy Państwo pamiętają, jest taka sytuacja, kiedy wraca Wokulski ze swoich wypraw po świecie, z, jak się potem okazuje, no właśnie z, z tego zesłania na Syberię, gdzie niekoniecznie. Tak straszliwie nad tym zesłaniem rozpaczał i opowiada Rzeckiemu. I mówi: podstawowe zdanie w tym kontekście jest to zdanie skierowane do tych, którzy wciągnęli go do powstania styczniowego. Oszukano mnie. Oszukano mnie. Przypominam Państwu, że wcześniej, kiedy Wokulski jest młody, kiedy właśnie idzie do powstania, przed powstaniem spotkania spiskowe i tak dalej, w serialu. Znakomitym z lat 70. takiego spiskowca gra Olgier Łukaszewicz, który na uwagę zgłoszoną wtedy przez młodego Wokulskiego, że no, on jest tutaj pogardzany przez tych arystokratów, to on taki patetyczny gest, że przeprasza go w imieniu całej ludzkości, itd., itd. No, tymczasem, co się dzieje co się dzieje w Lalce, jak to przedstawia Prus, który, jak kolega zauważył, sam brał udział w powstaniu. Otóż pobyt Wokulskiego na Syberii to nie jest przede wszystkim aspekt represji, kary, męczeństwa. Przeciwnie, co mówi, co mówi Wokulski, czy też o Wokulskim narrator powieści. Odetchnął dopiero na Syberii. Tam mógł pracować, tam zdobył uznanie i przyjaźń czerskich, czekanowskich, dybowskich. Wrócił do kraju prawie uczonym. No, i jak wiadomo, miał też różnego rodzaju. Nagrody ze strony towarzystw różnego rodzaju, również geograficznych, biologicznych, rosyjskich. Także no to może być szokujące dla kogoś, kto nie zna do końca kontekstu tego, w jakim Proust opisał. A co ciekawe, że nie tak dawno mówiliśmy w Michałkach, w minął tydzień, że podczas konwencji programowej Prawa i Sprawiedliwości w 2015 roku. Minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski powiedział, że należy walczyć ze szkodliwym mitem wokulskiego. No i oczywiście, proszę Państwa, jedno zdanie jeszcze tylko a propos Niechcica, który po prostu jest pokazane, że jest ofiarą Powstania Styczniowego jako ten z zwykłych szlachciców, którzy stracili wszystko na skutek swojego udziału i konsekwencji tego udziału w Powstaniu Styczniowym. No i potem całe jego trudne życie, dobijanie się o to, żeby być człowiekiem równotraktowanym i człowiekiem, który w ogóle cokolwiek ma własnego. Także bardzo też w negatywnym kontekście. Tutaj bym powiedział bardziej krytycznym niż negatywnym, tak jak dla Was. No tyle, dziękuję bardzo. No właśnie dobrze, że kolega te noce i dnie, bo oczywiście film noce i dnie, który no, jest film oscarowy, nie oszukujmy się. I tam powstanie się co jakiś czas pojawia jako takie echo, ale u tego niechcica to są wspomnienia gorzkie. Ja już kiedyś mówiłem to w innym programie, ale powtórzę: jest taka słynna scena, jak w mieszkaniu młodzi ludzie śpiewają. Oto dzisiaj dzień i chwałę, i wszyscy. Na... Stotin... Przepraszam, któryś z tych aktorów. Strasburger, Tomasz... Strasburger. Strasburger. Gra i Barbara Niechcic jest cała podniecona. Śpiewa tę piosenkę. Jedyną osobą, którą nie śpiewa, jest Bogumił Niechcic, który brał jako jedyny z tych, którzy uczestniczą w tym spotkaniu, udział w powstaniu i ona mówi, Bogumił, Bogumił, dlaczego nie śpiewasz? Przecież przy ognisku śpiewaliście te pieśni. A on tak na nią patrzy i mówi, nie, nie przypominam sobie. I wtedy hmm. ma wspomnienie, jak wyciągają trupy po bitwie powstańców ze sztandarami i tak dalej i to jest to, co on zapamiętał. Bardzo wymowna scena oscarowa. Także widzimy, że w naszej twórczości literackiej podchodzono do powstania znacznie bardziej racjonalnie niż to się dzieje dzisiaj, kolega po jeszcze tylko jedno zdanie a propos właśnie Nocy i Dni. Tam jest jeszcze postać tego wuja, który tak. tra, stracił zmysły pod wpływem przeżyć powstańczych. Tragiczna, zwłaszcza wspaniale nakręcona te, ten wątek. Cały serial jest znakomity Antczaka, natomiast ten wątek Henryk Borowski, przypominam, znakomity polski aktor, to, jest, to, to po prostu chwyta na serce. Za każdym razem, ja to oglądałem dziesiątki razy ten serial, niesamowite. No i wspomnijmy na zakończenie o adaptacji Wiernej Rzeki. Też warto. Olgier Łukaszewicz głównej roli, także że też warto wspomnieć, warto obejrzeć ten film. No tak, ten Henryk Borowski taki podniecony mówi do boju, do boju, a Bogumił Niecic chcąc go uspokoić mówi nie wiem jak on tam do niego mówił, a czy tak dalej, kozacy we wsi. I on wtedy się wycof... wycofuje. Proszę panów, godzinę 20 minut żeśmy dyskutowali, wszystkiego nie powiedzieliśmy, bo to nie sposób. Temat jest rzeka, ale niewierna rzeka. I na koniec dwa zdania, co możemy przekazać nowemu pokoleniu. Mają się interesować historią, ale z głową. Kolega Przemysław Piasta. Zdecydowanie tak, kolego, ale więcej niż dwa zdania, bo ja ubolewam. Nie powiedziałem nawet 10% tego, co miałbym do powiedzenia na temat tego szczególnie złego i szkodliwego powstania. Ja polecam młodzieży postać patronki XIII Liceum Ogólnokształcącego w Łodzi, pani Marii Podbiotrowiczowej. Popoja powstańcza pani Marii jest dla mnie takim... Można powiedzieć opisem powstania w pigułce. To szanowni państwo, pani Piotrowiczowa, szlachcianka razem z małżonkiem przystąpiła do tego nieszczęsnego powstania, będąc już w dość zaawansowanej ciąży. Przystąpiła do jednej z partii i razem postanowili wyzwolić miejscowości w okolicach łodzi. A to wyzwolenie polegało na tym, że w kilkadziesiąt osób, czy w kilkaset osób w szczytowym momencie wchodzili do miejscowości z pełną pompą, ze sztandarami i ogłaszali, że miejscowość jest niepodległa. Dość oryginalny sposób wyzwalania. Natychmiast rzecz jasna wojska carskie zorientowały się, że takie czyny mają miejsce. Trudno nazwać to działalnością wojskową i znaleziono tą partię, która stacjonowała pod wioską Dobra. Stacjonowała w taki sposób, że pełni dezynwoltury dowódcy nie wystawili nawet wart. W związku z powyższym nieprzyjaciel otoczył ich ku wielkiemu zaskoczeniu i zaproponował Powiem poddanie się, ale bohaterscy powstańcy uznali, że lepiej zginąć. I nawet pani Maria Piotrowiczowa, wspominana przeze mnie, która przejęła dowodzenie w końcowej fazie tej rzezi, bo to nie była bitwa, odmówiła po raz kolejny. Poddania się wojskom rosyjskim. Szanowni Państwo, takie postacie jak pani Maria Piotrowiczowa są w tej chwili patronami szkół, mają być zapewne w jakiś sposób dobrymi przykładami dla naszej młodzieży. O powstaniu styczniowym warto rozmawiać i trzeba rozmawiać, bo jest to fragment naszej trudnej historii, ale powinniśmy znać to powstanie i traktować je właśnie jako zły przykład, jako przykład tego, czego absolutnie w żadnym wypadku nie wolno powtarzać. Jako przykład myślenia czy braku myślenia o sprawach, Publicznych, który nie powinien nigdy więcej mieć miejsca. Teraz już przecież wiemy post factum, że miał miejsce przynajmniej jeszcze raz w przypadku powstania. Warszawskiego. Kierowanie się chcieństwem, kierowanie się emocjami prowadzi w życiu narodów tylko i wyłącznie do katastrof, tylko i wyłącznie do tragedii. Taką katastrofą, taką tragedią było Powstanie Styczniowe. A zatem zamiast dorabiać sobie ideologię do tej klęski, zamiast próbować ją wybielić czy zracjonalizować, zamiast wstawać i stawiać na cokoły postacie takie jak pani Maria Petrowiczowa i inne, powiedzmy sobie szczerze, kuriozalne postacie związane z tym powstaniem, lepiej, i właśnie uczyć się na własnych błędach, wyciągać z błędów własnych przodków racjonalne wnioski, czego Państwu i nam jak najbardziej życzę. No to tak do tej Piotrowiczowej to nie słyszałem, ale na no, przecież był Ludwik Mirosławski, który zaprojektował wozy. Z kosami takie obracające się, i to miało być Wunderwaffe. Po czym Daudyla, notabene na terytorium Wielkopolski. Ale z takich scen symbolicznych, to jeszcze w najdłuższej wojnie nowoczesnej Europy, tutaj może kolega zamieści, jest taka scena, bo jednak z Wielkopolski sporo ochotników było, kolego musi przyznać. Tak, muszę przyznać, szanowni państwo, było całkiem sporo ochotników. Przypominam, że Wielkopolska była podzielona. To nie jest tak, że cała Wielkopolska trafiła się Prusakom, bo Kalisz i cała ziemia kaliska pozostała w królestwie i te więzi były jeszcze bardzo silne. Można powiedzieć, że wsparcie Wielkopolan dla powstania styczniowego było nader wyraziste i to wsparcie zarówno fizyczne w postaci obecności ochotników, ale także wsparcie na przykład materiałowe. Także to nie jest tak, że ci Wielkopolanie są tacy zimni, wyrachowani, Zawsze kalkulują i zawsze mają rację. Nie, my także potrafimy robić głupoty. No i właśnie tam jest taka scena, że poległ taki jeden z tych ochotników, tylko nie wiem, czy w walce z Rosjanami, czy z Prusakami, którzy pilnowali granicę, I jego jest pogrzeb. I dezydery łapowski już wtedy dziadek mówi do takiego swojego, nie wiem, wnuka czydem z rodziny, i przysięgnij mi tu nad tym grobem, że nigdy nie weźmiesz broni do ręki. I to jest takie przesłanie tego filmu. I rzeczywiście Wielkopolanie dopiero w 18 roku, jak w sprzyjających okolicznościach wzięli broń do ręki, a o czym żeśmy mówili w programie. No już kolega nic nie dota. Yy, kolega śmiech, dwa zdania tak. na koniec, wnioski. Tak, no znowu nie powiedzieliśmy, tak jak Przemek zauważył, bardzo wielu rzeczy, nie, tak tylko punktowo. No, nie powiedzieliśmy o konwencji Alvenslebena, prawda, która... O no, Bismarcku zawarte... była mowa. Tak. No tak, ale to, to porozumienie zawarte już 8 lutego 1963, gdzie no, mówi się o tym, że było tym, które zdecydowało o wyrośnięciu potęgi pruskiej, potem cesarstwa niemieckiego, ale to tylko tak sygnalizuje. Natomiast chciałbym zwrócić uwagę, myślę, że przesłanie jest takie. No, nie działajmy tak, jak przyszło działać naszym nieszczęsnym przodkom, którzy musieli walczyć, bo tutaj kolega mówi o wozach, z kosami, natomiast byli jeszcze, były te jeszcze oddziały, proszę Państwa, trągalierów. No to jest dramat. To mi się przypominają tylko ci pozbawieni już jakiegokolwiek uzbrojenia Japończycy w 1945, którzy używali kijów bambusowych na kolejnych wyspach, broniąc się już w ostatnim etapie danej, danej bitwy o kolejną wyspę przed Amerykanami. Otóż, z powodu braku innej broni, drągalierów uzbrojono w broń improwizowaną w postaci drągów i kołków wyciętych w lesie. No, proszę Państwa, no tak się nie walczy, niezależnie od najszczytniejszych intencji, tak się nie walczy o Polskę. I na zakończenie wspomnieć chciałbym postać osoby, która żyła w tamtym czasie, jest dzisiaj zupełnie zapomniana Narcyza Żmichowska, polska powieściopisarka, poetka. Która oceniała, wyobraźcie sobie Państwo, wówczas oceniała powstanie negatywnie. Uważała, że przyniesie nieszczęścia, wyniszczenie kraju, niepotrzebne ofiary śmiertelne. Manifestacje patriotyczne budziły w niej niepokój i rozpacz. Wszelkie działania spiskowe mogły doprowadzić tylko do katastrofy i klęski. Wyraz swoim poglądom dawała na odbywających się w jej pokoju na miodogórzu w spotkaniach, w których uczestniczyli m.in. Sybiracy, różni działacze polityczni grupa, która zbierała się wokół pisarki, środowisko tzw. milenerów przestrzegała, żeby służby krajowi, to jest bardzo ważne właśnie przesłanie, być rozważnym, miarkować uniesienia patriotyczne, unikać złudzeń, nie liczyć na Europę, interwencje obcom itd. I to jest przesłanie I ja panią Narcyzę Żmichowską i to środowisko bardziej niż Romłada Traugutta uważam za prekursorów ruchu narodowego. Dziękuję Państwu. To dobrze, że kolega wspomniał Narcyzę Michowską, bo tutaj kolega Piasta podał przykład innej kobiety, bo udział kobiet był dosyć spory, ale generalnie taki bardziej romantyczny, a tutaj mamy przykład chłodnego myślenia. Jakbyśmy mieli podsumować, kto wygrał na tym powstaniu, jest jeden człowiek, który wygrał. Otto von Bismarck i Prusy, to były zwycięzca powstania. Natomiast czy w perspektywie to, co nam się wmawia, że Polski by nie było, gdyby powstanie? Otóż Polska powstała mimo powstania. Tak twierdził potem Dmowski i inni zwolennicy tej teorii, że jeszcze kilka takich powstań w ogóle może by Polski nie był. Aczkolwiek nie zapominajmy, że były karty też bohaterskie, bo część tych ludzi oszuka, tak jak Wokulski i tak dalej, poszli w dobrej wierze. I kolega mówił o drągalierach, no ale od wiosny już płynęła broń, także już niektóre oddziały powstańcze miały nowoczesne sztucery belgijskie. Ale to już jest historia wojskowości, o której dzisiaj nie będziemy mówić, chociaż wiem, że kolega Piasta jest miłośnikiem historii wojskowości. Moglibyśmy na ten temat jeszcze długo dyskutować, ale nasz program trwał półtorej godziny, proszę państwa, więc już kończymy. Jeżeli będzie potrzeba, to zrobimy postscriptum. Zgadza się? Dokładnie to, tak. Na przykład na temat filmu Powstanie z 1863, czyli ksiądz Brzuska, bo to jest dopiero temat, ale musimy najpierw go obejrzeć. A jeszcze nikt z nas tego nie widział. Kolega Przemysław Piasta Poznań. Dziękuję bardzo kolegom, dziękuję bardzo Państwu. Dodam, że na tle Bramy Straceń Cytadeli. Cytadeli warszawskiej, nie w że przyjazd. Ja proszę panów tą, tą furtką codziennie do pracy tam chodziłem więc z tym powstaniem także oddychałem. Adam Śmiech na tle, to jest bitwa pod Węgrowem prawdopodobnie, luty 1863. No i kosynierzy właśnie tam są i drągalierzy. Natomiast strzeżcie się Państwo też Pieśni, które są bardzo melodyjne, ale niestety wykrzywiają, ich treść wykrzywia nasze myślenie. O Bogoruła, znak pogoni, znak pogoni, poszli nasi w bój bez broni i tak dalej, i tak dalej. A potem był y, dalszy ciąg, na tygrysy mamy wisy. I niektórzy to kurczę, uważają za świetną pieśń patriotyczną. I Jan Engelgard Warszawa. Był to program Historia Od Nowa poświęcony Powstaniu Styczniowemu. Nie mówimy, kiedy się spotkamy. Na pewno w lutym się spotkamy na jakiś inny temat. Chyba, że zapowiemy jakiś program, a lepiej nie, bo nieraz zapowiadamy, a nie ma. A jak nie zapowiadamy, będzie niespodzianka. Proszę śledzić nasz kanał TV Myśl Polska. A dzisiaj to już wszystko.